To, że bocianie żaby to jest głównie żaby, to jest taki stereotyp, który jak mit jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i w sumie tak nie jest. Bociany żywią się tym, co najczęściej mogą znaleźć w sąsiedztwie gniazda. Żaby są mniej więcej gdzieś na 6., 7. miejscu po myszach, nornikach, konikach polnych, pasikonikach. Dorosłe bociany polują nawet na młode zajączki, mogą łapać młode ptaki. Na pewno w gniazdach znajdują się jeże. To wszystko, co jest znalezione przez bociana w polu, może być przyniesione do gniazda. I oczywiście proporcjonalnie do masy. Też polują na zaskrońce, przynoszą jaszczurki, wiele innych. To wszystko, co intensywnie rozmnoży się w okolicy bocianiego gniazda, na to najczęściej bocian poluje, bo trzeba pamiętać, że on nie będzie latał daleko od gniazda. Najczęściej to tak lata mniej więcej do kilometra, dwóch od gniazda w najbliższej okolicy, żeby niepotrzebnie nie tracić energii. No i poluje na to, co najczęściej spotyka w terenie, a jak intensywnie rozmnażają się płazy, poluje na płazy. Być może dawniej żaby były głównym pokarmem bocianów. W każdej wsi w zasadzie był młyn, woda i było mnóstwo oczek wodnych i tam bociany żerowały. W latach takich jak mamy ten rok, jest też trochę norników, obserwujemy to w terenie, ale na pewno norniki, myszy, część ssaków tego rodzaju została zalana, wypływają, to widać na łąkach, widzimy martwe myszy, norniki. Bocian też to zbiera i też przynosi do gniazda.